Powszechnie znane powiedzenie, że pracownik przychodzi do firmy, a odchodzi od szefa, jest bardzo aktualne. Złe relacje z bezpośrednim przełożonym to dziś jeden z głównych powodów, dla których profesjonaliści decydują się na poszukiwanie innej pracy. Jednym z najważniejszych czynników wskazywanych przez respondentów w naszym badaniu jest relacja z bezpośrednim przełożonym czy współpracownikami. Tutaj mamy wzrost 50% rok do roku, dlatego że w badaniu wykonanym w zeszłym roku to było 6%, w tym roku to już 9%. Jednym z takich przewinień dzisiejszych menedżerów jest grzech niedostępności. Wielu pracowników wskazuje na to, że możliwość takiej codziennej konsultacji, nawet drobnych decyzji z bezpośrednim przełożonym, znacząco wpływa na ich efektywność. Wielu menedżerów decyduje się na rzeczywiście bardzo szczegółową kontrolę działań swoich pracowników. Ma to demotywujący wpływ na nich, zachowaniem, którego absolutnie menedżerowie powinni unikać. To jest monopolizowanie sukcesu. Wiadomo, że menadżer jest twarzą sukcesu w organizacji, ale powinien wykorzystać każdą okazję, pokazać, że ten sukces został wypracowany przez każdego jednego członka jego zespołu. Bardzo trudno jest zastąpić profesjonalistów, ekspertów na ich obecnym stanowisku. Dlatego tak ważne jest, żeby zapewnić im dobrą atmosferę pracy i zadbać o to, żeby te relacje z bezpośrednim przełożonym były pozytywne.